Panie trenerze, w trzech ostatnich kolejkach 0 do 5, 4 do 0, 0 do 4 zapewniliście taką istną huśtawkę nastrojów swoim kibicom. Skąd to się wzięło, skąd takie wyniki? Sam odpowiedzialność oczywiście biorę na siebie, to ja jestem trenerem i odpowiadam, że to niestety mamy bardzo duże problemy kadrowe, wypadają zawodnicy, mamy wąską kadrę. Nie jest to w żadnym wypadku usprawiedliwienie tych wyników. Najsmutniejsze z tego wszystkiego jest to, że kolejny mecz wyjazdowy podarujemy przeciwnikowi dwie bramki w pierwszej połowie. My nie wykorzystujemy swoich sytuacji. Na te 9 bramek straconych w dwóch meczach wyjazdowych to chyba z 6 czy 7 byśmy podarowali przeciwnikom. Tak dalej mecz nie może. Musimy siąść z zespołem i zastanowić się, bo jeżeli to ma wszystko zmierzać w taką stronę, w jaką zmierza, to naprawdę nie ma sensu tego dalej kontynuować.